Na dzisiejszym, ostatnim jesiennym spotkaniu z muzyką organową, na które zaprasza Stowarzyszenie Pro Musica Organa, gościmy w Katedrze Siedleckiej w ramach festiwali Koncerty Organowe i Kameralne Mazowsze 2020 oraz Organowe Siedlce. Usłyszymy organy Dominika Biernackiego, które powstały w latach 1914-1928. Podczas koncertów organowych i kameralnych na Mazowszu już trzeci rok z rzędu promujemy cenne organy naszego regionu i zapoznajemy Państwa z muzyką organową z ciekawych wykonaniach. Festiwal Organowe Siedlce odbywa się już po raz 10. W tym roku częściowo w innej formie, z wydarzeniami udostępnianymi Państwu za pośrednictwem internetu. Organizacja koncertów nie byłaby możliwa bez wsparcia niezawodnego, ceniącego swoje instrumenty organowe miasta Siedlce. Zaś transmisję online zawdzięczamy współfinansowaniu wydarzeń przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach, Katolickiemu Radiu Podlasie i Echu Katolickiemu za dotarcie do Państwa z informacją o koncercie. Dziękuję autorowi transmisji dźwięku i obrazu, Jakubowi Garbaczowi, reprezentującemu wyspecjalizowaną w nagrywaniu organów firmę Ars Sonora. Na organach Dominika Biernackiego zagra Monika Kraforst-Kamińska, wrocławianka, organistka w drugim pokoleniu, absolwentka szkół wrocławskich, następnie Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem. Monika Kraforst ma na swoim koncie występy na polskich i międzynarodowych festiwalach organowych. Jest również pedagogiem organowym w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu. Na program dzisiejszego koncertu składają się powstałe w XX wieku dzieła kompozytorów europejskich inspirowane tematami maryjnymi. Odwiedzimy muzyczną Francję, Niemcy i Belgię. Nie zabraknie też muzyki polskiej. Melodie chorałowe, na kanwie których powstały prezentowane utwory, zabrzmią pomiędzy dźwiękami organów w wokalnym wykonaniu Anny Januszewskiej, Izabeli Kiryluk i Justyny Pastor-Skowrońskiej. Koncert rozpocznie utwór Rosa Mystica, francuskiego kompozytora Jeana Langlet. Kompozytor połączył kompletną melodię wielkiej antyfony maryjnej Salve Regina z archaizującym tematem swojej mszy na dwa chóry. Melodia antyfony pojawia się w partii wykonywanej przez organistę nogami. Drugi utwór Jeana Langlet osnuty jest z kolei na niemieckiej rytmizowanej wersji Magnificat – Meine Seele erhebt dein Herrn.
Antyfony maryjne Hermana Schrödera oparte są na gregoriańskich tematach czterech tak zwanych wielkich antyfon maryjnych przeznaczonych na różne okresy roku liturgicznego. Są to utwory, w których występuje dużo zmian rytmicznych, kolorystycznych, dynamicznych, a elementem zdecydowanie wyróżniającym te organowe opracowania jest motoryka, w którą wplecione są chorałowe melodie kolejnych antyfon. Pierwsza – Regina Celi, preludium. Druga – Ave Regina Celorum, wariacje. Trzecia – Alma Redemptoris Mater, chorał. I czwarta – Salve Regina, toccata. Oh.
Grzegorz Łuciuk, zmarły przed miesiącem kompozytor związany z Ośrodkiem Krakowskim, zaliczany jest do czołówki polskich kompozytorów współczesnych. Jego twórczość ewoluowała od estetyki neoklasycznej poprzez poszukiwanie awangardowych rozwiązań, obejmujących także nowatorskie środki techniki kompozytorskiej i stylistykę neotonalną. W jego dorobku wybitne miejsce zajmują dzieła o tematyce religijnej. Juliusz Łuciuk napisał swoje preludia maryjne na konkurs kompozytorski w Gambaronio, Lago Maggiore we Włoszech w 1982 roku, na którym zdobył trzecią nagrodę. Jest to 10 miniatur opartych na melodii XVII-wiecznej pieśni maryjnej z Jasnej Góry.
Flor Peters, Belg, organista katedry w Mechelen. Jako organista i pedagog cieszył się ogromną renomą, koncertując i prowadząc mistrzowskie kursy muzyki organowej na całym świecie. Jako kompozytor muzyki chóralnej i organowej stworzył ponad 100 dzieł. Peters studiował muzykę renesansu, zwłaszcza polifonię flamandzką. Ten styl przenika do jego muzyki, łącząc się z dwudziestowiecznymi technikami, takimi jak polirytmia i politonalność. Wirtuozowski utwór Petersa, tokata, fuga i hymn op. 28, bazuje na gregoriańskim hymnie maryjnym Ave Maris Stella, Witaj Gwiazdo Morza, wykorzystywanym w nieszporach. Wielowątkowa tokata przechodzi w taneczną fugę utrzymaną w metrum 6/8. Następujący po nich hymn wieńczy wirtuozowska koda oparta na materiale tematycznym we wszystkich głosach.